Witam serdecznie na kolejnym gniocie. Jest już dosyć późno, bo ja właśnie wróciłem z roboty. No i nie jest najlepiej, bo jakieś choróbsko mnie bierze. Rano tylko mnie gardło bolało. Znaczy bolało, tak drapało, nic takiego. A teraz przez cały dzień to i z nosa zaczęło mi lecieć i kaszle. Tu nie ma żartów, trzeba będzie zaraz miksturę uważyć, bo ja jutro znowu muszę iść do roboty i ja nie mam czasu na chorowanie. Dlatego trzeba poważnie podejść do sprawy, nie, Edziu? Zaraz to zrobimy i tylko ten. Zobaczymy, czy tu wszyscy są i czy wszystko w porządku. Patrzcie, jak już ładnie podziubały kapuchę. Malutka siedzi. Ja nie wiem, miałem wrażenie, że coś tam się rusza pod nią. Ale może tylko mi się wydawało. Zaraz tutaj zajrzymy. Tylko tu za bardzo nic nie widać. Takie to zaglądanie po ciemku. Malutka, nic się nie bój. To jest tylko kontrola taka. Coś ci się tu ukluło? Nie, nie, jeszcze dobra, wydawało mi się. Siedź sobie dalej. Malutka ma tylko 3 jajka, bo 3 z buki były. Tam wczoraj czy przedwczoraj. I posprawdzałem te jajka. Także szału nie ma. Albo były niezalężone, albo gdzieś tam w trakcie obumarły. 3 zostały, termin bodajże za 2 dni jest. Czy jutro nawet. Dobra, jeszcze króliki trzeba zobaczyć, czy jeszcze żyją. Tu te miseczki, o których często piszecie. One są do sprzątnięcia oczywiście, ale to nie dzisiaj, bo dzisiaj nie ma czasu na takie rzeczy. Dobra, czarny, żyjesz? Wszystko wywaliłeś jak zawsze, dobra. Nie jest źle, a łatka, żyjesz? Żyjesz, już wam daję żryć, bo widzę, że pojedliście, popiliście, po pół baniaczka. Dobra, uzupełniam i zaraz ja sobie muszę uważać miksturę, żeby jutro jakoś żyć. Wszystko mają pouzupełniane, Edziu oczywiście musi z łatką się chwilę pobawić. Dobra, już ci, Edziu, wystarczy. Taki zadowolony. Dobra, lecimy dalej. Sprawdzimy, co z bociankiem, ale już was uspokoję, że go widziałem. Krzywulec tutaj lata i to jak prędko, jak fika podskakuje. Dobrze mu idzie. Tam są kaczki, a bocianka już tutaj widzę. O, tutaj przed tarasem leci do kaczek. Bardzo dobrze, bocianek. Trzymaj się kaczek, ładnie rośniesz. Widzę te piórka, to ci w każdą stronę rosną. Edziu, nie ganiaj. Perełka, tu uważaj z kładzeniem się tutaj. Byłem usiadł na ten bujany fotel, się bujnął, to bym cię przygniótł. Tu o, widać, jak się perełka jedzia bardzo boi. Cała jest w strachu. A wy jeszcze nie idziecie do kurnika? I bocianek tu lata kaczki, to ostatnie lubią przyjść. Dobra, tak wyglądają produkty potrzebne do mikstury na przeziębienie domowej. Ustawię jakoś kamerę. Mleko gorące oczywiście podgrzałem, ale one zaraz nie będzie takie gorące, bo daje taką ładną łyżkę masła. Zaraz to się temperatury wyrównają, bo masło z lodówki się ładnie tutaj rozpuści. Poczekam, aż się rozpuści, żeby do zbyt gorącego mleka nie dać czosnku i miodu, bo wrzątek to tam ponoć niedobry, że zabija te dobre w miodzie czy coś tam. Dobra, to się ładnie tam waży, miesza. Teraz dajemy czosnku, tak ze 2 ząbki. Najlepiej to przez praskę przecisnąć, ale ja nie mam praski, tak pokroiłem nożem. Będzie git. No i trochę za dużo mi się nalało, muszę upić. Ale pichota, mówię wam. Bardzo dobre. Dobra, i teraz miodu. Ja mam akurat końcówkę, ale mam jeszcze drugi rzepakowy. Tylko ten jest lepszy taki do rozpuszczania, bo ten rzepakowy to taki twardy. Miodu też nie ma co żałować, bo tu już mam koniec słoika. To tu ze 3 łyżeczki mi wyjdą. Albo i lepiej już dam do końca, bo to słoik się umyje, będzie na grzyby, nie? Czy na coś tam innego. Dobra. Czyli tak, czosnek, masło, miód. Gorące mleko, ale to gorące mleko to już nie jest gorące, ale jest takie dobrze ciepłe. Takie, że akurat to będzie można na hejnał sobie machnąć. I oby się po brodzie nie polać. Dobra, gotowe. Zdrowie. A, za gorące naraz. Jakoś wypiłem, ale powiem wam, że przez praskę ten czosnek dużo lepiej, bo za grube kawałki pokroiłem, potem musiałem łyżką wyjadać tą resztkę. No to wiecie, z lenistwa, nie chciało mi się na drobne siekać, to potem tak jest, a ja już tak łyżką się wyjada, to gorzej
to idzie, że tak powiem. Ta mikstura jest o tyle dobra, że jak was gardło drapie, jak mnie dzisiaj, mnie tak nie boli, tylko drapie, to przynosi natychmiastową ulgę, od razu jest lepiej. Jak się tylko wypije te masło z miodem, z mlekiem, to jakoś chyba tak osiadają na tym gardle i ulga jest w moment. Się weźmie łyka i od razu aż czuć, jak to odchodzi. No mam nadzieję, że pomoże. Jak jesteście ciekawi, czy pomoże, to patrzcie, czy jutro będzie gniot, bo jak będzie, to znaczy, że pomogło, a jak nie będzie, to znaczy, że się pogorszyło. Jeszcze taki sposób mam przed samym pójściem spać. Trzeba szklankę grzańca takiego z korzeniami sobie zagrzać, go dobrze nagrzać, taki gorący, aż parzy bardzo, wypić i pod kołdrę. To się tak zawsze poce, że aż pościel jest do wymiany rano, ale pomaga. Pomaga, mam nadzieję, że pomoże, bo ja nie mam czasu na chorowanie w żadnym wypadku. Nawet sobie nie wyobrażam i nie chcę sobie wyobrażać, jak ja bym teraz miał się położyć gdzieś tutaj. Dobra, a co my tu mamy? Jeszcze jajka muszę zebrać. Tutaj jest ich ze cztery. Tutaj z tego gniazda już zrezygnowały, widzę. Nie podoba im się. Słomę trzeba będzie pewnie wymienić. To kiedy to ja wymienię? W poniedziałek oczywiście. W poniedziałek jest dzień porządkowy. Już się nawet kaczuszki zeszły. Bocianek jest oczywiście z kaczuszkami. Ale tutaj jak się zaczęły nieść elegancko. 2, 4, 6 jajek i tam ze 3, no to z 9. I tu na dole chyba nie ma, chociaż widzę, że któreś tu wchodziły już kurki. Edziu, nie wchodź, bo tu się już kurki schodzą. Ta jest teraz poszkodowana, bo ona lubi tutaj spać. A ja zamykam siatkę, no i zlatuję zawsze. W nocy musi sobie szukać nowego miejsca. No jak te upały są, to zamykam tylko na siatkę. To nie trzyma się jakoś super, ale Edziu jest tutaj zamknięty na wybiegu dla kur. To pilnuję, żeby czasem im nic nie wlazło. No trzeba by to poprawić, bo najlepiej to nie wygląda. Zaraz wam pokażę. Nie wiem, czy coś widać, bo już chciało widzieć. A już tam sobie przeleciała. Dobra. No i to jest taka zasłówka tylko. I trzeba ten podnieść te drzwiki. Dobra, weszło. No niby się trzyma, ale jakby tam lis chciał, to by to wyważył. Ale tu lis nie przyjdzie, jak tutaj Edziu, jeszcze on lubi spać obok kurnika. Tutaj lata. No dobra, co jeszcze tu trzeba zrobić? A, malutkiej uzupełnić wodę i paszę, bo już tutaj wyjadła. Dobra, to się za to zabieram i zaraz się włączę. To malutka powodzenia, siedź sobie dalej, na noc cię zamknę. No i teraz ciekawe, czy jej coś się wykluje. No mam nadzieję, żeby nie było, że znowu się nasiedzi. Nic się nie wykluje. Teraz to już kurczaki kupować to bez sensu by było. A o tą kapustę to luks opędzlowały, patrzcie. No już jak załapały, o co chodzi, to sobie zajadają. No i bardzo dobrze, taki był plan, to mają zajęcie, szczególnie jak są tutaj zamknięte, jak ja pracuję, bo jak tam mam wolne, to pół dnia i tak latają po zielonce, chyba że upały, to przed wieczorem wtedy je puszczam. Nie, Edziu? Tylko mnie nie budź w nocy, bo ja muszę się wyspać, wygrzać, nie będę tu wylatywał, bo Edziu jak robi alarm, to wychodzę z chałupy czasami w nocy, ale alarmy robi rzadko. Edziu, no jak mnie złapałeś za nogę, ale ty masz ostre pazury i się tak trzymasz, to czasami mi się wbijesz tym pazurem. No, Edziu czasami robi w nocy alarm, ale to naprawdę już coś musi tutaj po lesie łazić. Czasami łoś, czasami sarna, to tutaj alarmuje. Albo jakiś pies obcy. Na koty rzadko, naprawdę kot to musi być taki, co tu przyjdzie pierwszy raz, to wtedy drze się bardzo, ale jak są te koty tam sobowtór perełki na przykład, to nie szczeka na nie. A, dużo osób pytało tego małego kotka, co się tutaj kręcił w okolicy. No niestety go nie widziałem od paru dni, może gdzieś poszedł, nie wiadomo co z nim. Ostatni raz to go tam w lesie widziałem, o, z tamtej strony, jak wracałem z roboty, to mi drogę przeleciał. No i tyle, się nie pokazuje, zostawiam zawsze na dworze na noc jedzenia więcej, chociaż perełka i tak lata po dworze, ale to taką puszkę zostawiam, to perełka tylko troszkę zje i więcej nie, bo perełka za puszkami nie przepada, ona musi mieć saszety i tak widzę, że rano to często jest puste, to coś to je. Mam nadzieję, że to on. Na kamerach nie widziałem, żeby to było, ale on pewnie za malutki, żeby ta czujka ruchu się załączyła. A jeszcze mam dla was dwie informacje z Kambodży. Niektóre osoby, które niedawno trafiły na kanał i piszą mi, że pośledziły sobie Kambodżę, bardzo się zainteresowały tym krajem, to jak was interesuje, co tam się dzieje teraz, akurat znajomi się tam wybrali. Byli tutaj u mnie na bazie jakiś czas temu, Duży i Mały Świat, kanał się nazywa, wrzucają już pierwsze relacje, to możecie sobie zobaczyć, wrzucają od samego początku z Polski, więc jak ktoś jest ciekawy, jak tam loty wyglądają, jak się dostać, to myślę, że dużo cennych informacji tam znajdzie, link oczywiście wrzucam w opisie, a druga informacja jest taka, Adam nagrał nowy film z Nakupendy od Michała, kto tam śledzi
tamte losy Polaków w Kambodży, to pewnie wie, o kogo chodzi. To jest Polak, który mieszka dosłownie w dżungli i tam zbudował gospodarstwo. Ja naprawdę go podziwiam. Jest bardzo pracowity i polecam, też wrzucę wam linka z tej ostatniej wizyty, ale jak chcecie, to możecie się cofnąć tam u Adama na kanale, bo on już tam ze 2 lata temu albo i 3 wrzucał pierwsze filmy, jak on sobie tam radzi. I prędkość i poziom, jak on się szybko rozwija na tej gospodarce, to ja naprawdę jestem w szoku, ale chłop jest naprawdę bardzo pracowity, ma łeb na karku, no i pojęcie o tym, co robi. No ja go podziwiam i naprawdę mam się na kim wzorować. No może on tam różne grzyby, nie grzyby hoduje, to ja tu raczej nie będę takich rzeczy robił. No ale wzór do naśladowania, jeżeli chodzi o pracowitość, takie ułożenie sobie pracy, to jest. To jakby ktoś był ciekawy, jak sobie Polak radzi na gospodarstwie w dżungli, też na takim trochę odludziu jak ja tutaj, to link macie w opisie, zapraszam serdecznie. Ja jestem naprawdę pod wrażeniem Michała. Jajeczka jeszcze na szybko zebrane, jednak 10 sztuk dzisiaj, chyba żadnego sztucznego tutaj nie wsadziłem. Lecę je szybko schować, bo tam grzaniec mi się w chałupie grzeje, żeby mi nie wykipiał. I to wszystko w dzisiejszym gniocie. Ja się z wami żegnam, lecę pod pierzynę się wygrzać, bo i tak jutro muszę wstać po 4 rano, jechać do roboty. No chyba, że się obudzę, będę miał gorączkę, no to trudno. Trzeba będzie wziąć jakieś zwolnienie i posiedzieć w domu, ale nie widzi mi się to i mam nadzieję, że tak nie będzie. Oby te specyfiki domowe pomogły. Mleko z miodem, z czosnkiem, z masłem, no i grzaniec, kubeczek. Przed samym pójściem spać, ale taki gorący, że aż parzy, to się może trochę wypoce i przejdzie do rana. Oby, bo nie czuję się jakoś strasznie, no ale czuję, że mnie bierze. Oby przyszło. Jeszcze raz was zapraszam do tych filmów z Kambodży. Jak coś, to w opisie macie linki. Bardzo, bardzo ciekawe są. I co? No i na dzisiaj to wszystko. Ja nie przedłużam. Lecę się wygrzewać i wyspać. I oby do zobaczenia jutro. Na razie. Cześć.